Sosnowiec Katowic będzie dla naszej ekipy bardzo ważny ze względu na porażkę z Arką Gdynia. Jak ocenia Pan nasze szanse w tym spotkaniu? Dopóki jest piłka w grze, jak to Kazio Górski mówił, to wszystko się oczywiście może zdarzyć. Natomiast tak samo jak i KAS Katowice, tak samo jak i my policzyliśmy porażki w swoich pierwszych meczach ligowych. Dlatego na pewno tutaj po tym ostatnim meczu naszym zwycięskim Pucharze Polskim jesteśmy bardzo mocno podbudowani. Na pewno będziemy dążyć do tego, żeby przede wszystkim dobrze się zaprezentować w Katowicach, dobry futbol, natomiast kwestia wyniku na pewno będzie sprawą otwartą. GKS Katowice jest zespołem, który pomimo swoich problemów na pewno systematycznie będzie się wzmacniał i umacniał swoją pozycję niezbyt może ciekawą na rynku pierwszoligowca, natomiast my bardzo poważnie do tego podchodzimy. Chcemy jak najlepszy wynik tam osiągnąć. Oczywiście chcielibyśmy, żeby to było 3 punkty. Na pewno wszystko zrobimy, żeby je zdobyć. Też właśnie wspomniał Pan o tym, że to zwycięstwo z Podbeskidzie mocno podbudowało zespół, ale czy nie obawia się Pan, że w związku z tym w naszych szeregach może zapanować jakieś rozprężenie, zbytni hura optymizm? Ja oczywiście po meczu z Podbeskidziem jeden dzień się cieszyliśmy, natomiast już po dzisiejszym treningu, po dzisiejszym rozmowie tylko i wyłącznie myślimy o GKS-ie Katowice. Myślę, że nie, że mam na tą chwilę taki zespół doświadczony i świadomy tego, co jest bardzo ważne. Wiadomo, że bardzo ważne jest wygrać każdy mecz. Wiadomo, że musimy, przede wszystkim chcemy, żeby tę ligę również dobrze rozpocząć, bo rozpoczęliśmy przed meczem pucharowym z Arką źle, przegraliśmy ten pojedynek. Natomiast traktujemy to jako nowa inauguracja i chcemy rozpocząć zwycięstwem, bo wiadomo, że znowu czekają nas wyjazdy i mecze wyjazdowe i będziemy przede wszystkim starali się tu przełamać tą niemoc naszą i od Katowic rozpocząć, tak jak teraz pucharze, zdobycie 3 punktów. Wiadomo, że w meczu z GKS-em nie zagra na pewno Maciej Mysiak, który obejrzał czerwoną kartkę w meczu z Arką, ale to chyba nie jedyne osłabienie kadry Pana zespołu przed meczem z GKS-em. Może Pan powiedzieć, z jakich zawodników nie będziemy mogli skorzystać w tym spotkaniu? No mamy problemy rzeczywiście. Jeśli chodzi o Macieja Mysiaka, to sprawa jest jasna, bo czerwona kartka na Dyni z Arką będzie pasowała jeden mecz. Natomiast tutaj mamy po Podbeskidziu następny uraz, jest to Krzysztof Bartoszak, jest to na pewno pobijany i Grzegorz Barczak. Natomiast na pewno nie zagra Krzysztof Bartoszak w tym meczu. Wiadomo, że strzel jeszcze w 30 minucie już Alan Nagmanajama, także tutaj kontuzja mięśnia brzucha mu się odnowiła, to stara sprawa. Miejmy nadzieję, że szybko dojdą ci zawodnicy, bo wiadomo, że to są zawodnicy, którzy decydują o życiu tej drużyny. Na tą chwilę tak to wszystko się przedstawia, ale mamy zmienników, którzy będą walczyli o to, żeby jak najlepiej zaprezentować się w Katowicach i jestem przekonany, że ta swoją złość sportową to pokażą i ona dobrze wpłynie na przebieg meczu, jak i tak samo na wynik końcowy. W meczu pucharowym z Podbeskidziem zaprezentowaliśmy piłkę, która bardzo podobała się kibicom, którzy przyszli na trybunę ogródka. Jednak na pewno dostrzega Pan jeszcze w naszej grze pewne mankamenty. Co najbardziej powinniśmy wyprawić w grze Warty, aby odnosić jak najwięcej punktów? No na pewno musimy tutaj pracować nad całokształtem tego zespołu. Przede wszystkim płynność. Zależy mi na tym, żeby ten zespół prowadził grę przez 90 minut, żeby to zespół, który kontroluje sytuację na boisku. Momentami to z Podbeskidziem, pomimo że to jest pierwszy ekstraklasowy zespół, gdzieś tam kontrolę straciliśmy, przynajmniej na 10 minut. Natomiast zmiany, które wprowadziliśmy, spowodowały jakiś ład w tym zespole. Tak, tutaj się odnosiliśmy do tych zawodników, których nie ma. No, każde wejście innego zawodnika również powoduje mały chaos w tej drużynie. Musimy się dobrze rozumieć przede wszystkim, tutaj musimy się dobrze komunikować. To są rzeczy, nad którymi właśnie będziemy pracować. One będą prowadziły nas do tego, żeby ta płynność przez 90 minut gry była jak najlepsza. Natomiast jeśli oczywiście ci wszyscy zawodnicy, na których bardzo liczymy, którzy wchodzą, którzy zastępują kolegę na boisku, który dotychczas występował, będą świadomi tego, że tak w tym kierunku trzeba iść. To na pewno siłą naszą będzie to właśnie zrozumienie, które jest bardzo ważne.